Słuchajcie, z czym do nas tutaj do Turku przyjechaliście? Ojejku, myślę, że jest porcją muzyki na żywo w połączeniu z, nie wiem, takim bardziej nowoczesnym nurtem, czyli trochę muzyki elektronicznej, szczypta skreczowania, czyli turntablizmu i po prostu mamy taki materiał instrumentalny, który chcielibyśmy dzisiaj zaprezentować na żywo. Właściwie jak robiłem swoją płytę solową w zeszłym roku, to zaprosiłem do współpracy tychże muzyków i nagraliśmy po prostu pojedyncze utwory, ale czułem taki duży niedosyt, że jeszcze wtrącę, później zagraliśmy koncert jakby razem, ale czułem właśnie niedosyt, że jakby nie było takiego pełnoprawnego materiału, że wszyscy razem jakby go od początku do końca zrobiliśmy. No i wzięliśmy to jakby taki, za taki punkt honoru, żeby stworzyć taki materiał. Pracowaliśmy na tym no grubo ponad pół roku i się udało, także jesteśmy bardzo szczęśliwi, że płyta już jest, a teraz tylko zaprezentować to na żywo. Jak wam się gra w ogóle z Stasem? Wyśmienicie. Świetnie. Zapłaciłem, żeby to powiedział. Stas jest takim dobrym naszym mentorem i fajnie wszystko spina razem. Przy tym jest pełna swoboda. Jeśli ktoś ma cokolwiek do powiedzenia, zasugerowania, czy chce wnieść coś od siebie, to TAS jest otwarty i generalnie bardzo się dobrze ze sobą dogadujemy, co jest tutaj bardzo istotne. Bo jednak połączenie muzyki elektronicznej z żywymi instrumentami no nie jest rzeczą codzienną, nie jest proste, a wiadomo, że łatwo tutaj coś pójść w złym kierunku. Takim, w którym nie będzie z tego nic po prostu, nie? Będzie wielki chaos i nie będzie czegoś wartościowego. Dokładnie. Powiedzcie mi jeszcze taką rzecz. W Polsce w ogóle było coś takiego wcześniej? Chyba nie. To jakaś nowum. Szczerze mówiąc, nie wiem do końca, czy w Polsce, jakby mogę powiedzieć, jakby kim ja się na przykład osobiście inspirowałem, współtworząc taki projekt. No nie będę to ukrywał, że jest to Bonobo, czyli też taki producent, który jakby angażuje swoją twórczość, swoje projekty, bardzo dużą rzeszę muzyków i nie ukrywam, że jest to taki mój idol, moja taka największa inspiracja i głównie jakby układając jakby te wszystkie rzeczy, to bardzo mocno się inspirowałem właśnie tym panem Bonobo. Bardzo polecam. Thank you.
Dziękuję.